jak Lidl oszukuje klientów na cenach. Ostatnio była Biedronka, poprosiliście o Lidla, żebyśmy sprawdzili ceny, a że tu byłam w zasadzie w Lidlu ostatnio jakieś 5 miesięcy temu, więc nie jestem codziennym konsumentem i można powiedzieć, że raczej reakcje będą, jeżeli chodzi co o ceny, oryginalne. Jako typowy, świeży konsument. Chciałem oczywiście zrobić podobny odcinek jak w przypadku Biedronki, natomiast no, cena przy półkach, przy tych produktach, które wrzucałem do koszyka, no przy kasie okazywała się dokładnie taka sama i za te wszystkie produkty zapłaciłem dokładnie tyle samo, co było na półkach. W pewnym momencie, nawet jak się już zaczęłam tak krzątać pomiędzy tymi alejkami, no bo akurat no nie znam za bardzo, powiedzmy, ustawienia Lidla, tak jak powiedziałem, było ostatnio tam 5 miesięcy temu, no to też tak okie rzuciłem sobie przy okazji na jakieś tam promocje, czy może do czegoś się tutaj można było doczepić, no ale nie. Nawet wiecie, przy tych doświadczeniach z Biedronki, to jak widziałem ten dwupak płynu do mycia naczyń w Finiszu, to myślałem, że 9,99 to się okaże przy kasie, że będę tyle płacił za jedną sztukę, ale nie, to się okazało cena za ten dwupak 9,99, czyli no praktycznie takie ceny, jakie powinny być. Zgodnie z artykułem 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, cena powinna być podana w sposób jednostkowy i w sposób wyraźny oraz zrozumiany dla przeciętnego konsumenta. Ja do takich sklepów zbyt często nie chodzę, tak jak powiedziałem wstępie, ostatnio w Lidlu byłem jakieś 5 miesięcy temu, czyli no po prostu przychodząc z ulicy, nawet tak nie znając za bardzo meandrów pomiędzy, powiedzmy, alejkami, no to jak widać w Lidlu płacę tyle dokładnie, jaka była podana cena na półce. No przy Biedronce to powinienem z kalkulatorem chyba chodzić, żeby sobie obliczać ceny, albo dodatkowo jakieś z tego tu fakultet zrobić. Natomiast no tak, ceny w Biedronce na pewno nie powinny być. Cóż, jak widać, jak największa konkurencja pokazuje, że jednak można te ceny normalnie, że można te ceny zgodnie z prawem zamieszczać, nawet pod kątem promocji, czy tam obniżek. Były podane również te ceny, które wynikają z dyrektywy Omnibus, czyli najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką. A w Biedronce no, specy od marketingu stwierdzili, że no, muszą zrobić jakiś taki szachir-machir. No i niestety skutkuje to wprowadzaniem konsumentów w błąd, za co mogą się spodziewać no, dosyć wysokiej kary od wysokości 10% obrotu z poprzedniego roku w przypadku Biedronki.